Dobry wieczór wszystkim, cześć Sławek, cześć Błażej. Jest to pomeczowy spontan, czyli mecz Lechia Gdańsk-Widzew Łódź. Niestety zremisowany. Pewnie sobie omówimy od pierwszej do ostatniej minuty, co się wydarzyło. I to, co się nie wydarzyło, że nie wygraliśmy tego meczu. Natomiast, tak jak mówię, jest to Widzew Red Room numer 33. Zaczynamy, zapraszamy Was oczywiście do zadawania pytań, do udostępnienia tego podcastu na żywo i jak najczęściej zabierania głosu, tym bardziej, że jest to taki typowo spontaniczny, pomyczowy pokój, bez jakiegoś zbędnego przygotowania, bez konkretnych gości, tylko my i wy. Także zaczynamy i zapraszamy. Sławek, jesteś? Halo? Jestem. No cóż, no, co by tu powiedzieć, no, po takim meczu, gdzie dosyć znowu jest bardzo duży w mojej opinii. Można powiedzieć pół żartem, pół serio, remisowe towarzystwo sportowe. Trzeci nasz remis na wiosnę z rzędu. Mam wrażenie, że ten mecz mieliśmy w znamienitej większości pod kontrolą. Byliśmy zespołem lepszym, dojrzalszym. Natomiast to, co nas boli od meczu z Jagiellonią, szczególnie było widać w meczu z Jagiellonią, tutaj się powtórzyło, czyli przede wszystkim skuteczność, brak tej dobrej decyzji, ostatniego podania, tak wypieszczonego, że tak to nazwę, dokładnego, bo tych sytuacji znowu się mieliśmy sporo. Tak na gorąco jeszcze mogę powiedzieć, że Andrzej Cyganik z mojej opinii... Właśnie, przepraszam, że ci przerwę. Właśnie też chciałem to powiedzieć, że Nunes będzie miał dobrego konkurenta, bo gość jest niesamowity na tej lewej stronie, naprawdę. Tak, chłop żywe srebro, widać, że nie, że duże pokłady energii facet ma w sobie. Jest bardzo spokojny, nie? Bardzo spokojny. Tak, widać dośrodkowanie, dysponuje niezłym dośrodkowaniem, walczący zawodnik, także tylko możemy się cieszyć, bo zastanawiałem się przed meczem, jak będzie wyglądał ten Andres, ale wyglądał bardzo fajnie i to na plus na pewno. Do tej akcji Pawłowskiego w samej końcówce chciałem powiedzieć, że Szechów występ dyskretny, żeby nie powiedzieć niewidoczny zupełnie, natomiast ten zryw jego i pójście ostre do przodu i wyłożenie piłki Pawłowskiemu, bardzo fajne, no to może też jakaś iskierka na przyszłość, że ten Szechów nie będzie w tej szafie na dłużej schowany, tylko w końcu będziemy mogli go oglądać w większym wymiarze czasowym i pokaże coś więcej, bo to akcja po prostu no, dała jakąś tam iskierkę nadziei, że coś jest w tym chłopie, który może nam coś da więcej w dalszej części tej rundy. No ja powiem ci, że skuteczność dramatyczna. To jest kolejny mecz, kolejny remis, kolejny mecz, który powinniśmy wygrać i wydaje mi się, że był to chyba najsłabszy zespół, z którym graliśmy w tych pierwszych trzech kolejkach, takie mam wrażenie. Tym bardziej, że graliśmy na wyjeździe. Zgadzam się z tobą, że przez większość meczu raczej mieliśmy ten mecz pod kontrolą, poza gdzieś tam małymi zrywami, to jednak my prowadziliśmy grę, my byliśmy zespołem, który bardziej dążył i miał większe chęci do tego, żeby zdobyć bramkę i wygrać ten mecz. Natomiast to skuteczność dramatyczna z tych wszystkich sytuacji, które mieliśmy, to wydaje mi się, że przynajmniej jedna bramka to powinno być takie minimum. Aczkolwiek no, można było być przygotowanym na to, że tutaj trener Kaczmarek Lech je przygotuje w taki sposób, żeby za dużo z przodu wiatru nie zrobić, może strzelić coś z kontry, może jakiś strzał z dystansu, ale przede wszystkim bronić tyłów i tak to mniej więcej wyglądało. My prowadziliśmy grę i to jest kolejny raz z rzędu, gdzie wyglądamy naprawdę dobrze i to wygląda tak, jakby ten Widzew zadomowił się na dobre w Ekstraklasie, bo jednak ta kultura gry jest niezła, z małymi oczywiście przerwami i momentami, gdzie wyglądamy troszkę słabiej, ale ogólnie zarys zespołu jest naprawdę niezły, natomiast no, skuteczność jest, nie wiem, ciężko powiedzieć gdzie, ale na pewno nie w nogach naszych piłkarzy, nie głowach, bo na tyle sytuacji, żeby tych meczów nie przeciągać na swoją szalę i po prostu nie zdobywać trzech punktów w meczach, w których naprawdę wyglądamy nieźle, to jest coś niepokojącego i to jest kolejny mecz. Mam nadzieję, że nie skończy się ta seria remisów
tak jak to miało miejsce parę lat temu w postaci chyba 10, z tego co pamiętam, jeżeli się nie mylę, to mnie poprawcie. I no i tak jak ten cyganik, o którym powiedziałeś ty, to też była moja pierwsza myśl, którą chciałem właśnie powiedzieć, niestety mnie wyprzedziłeś, że dla mnie jest to gość, który będzie grał w pierwszej jedenastce na 100%, bo spokój, jakim emanuje, były parę takich momentów, gdzie Lechia wychodziła na skrzydle z wysokim pressingiem do niego, on zapędzał się w kozi róg, robił takiego ball rolla do boku, do boiska i zagrywał piłkę do środkowego obrońcy w pole karne, nie tracąc jej, nie wybijając na oślep, duży spokój, duża pewność siebie, no ciekawy zawodnik i na pewno konkurent dla Fabio na dużym, na wysokim poziomie i to chyba dobrze, z dużą korzyścią dla zespołu. Kto wie, czy w takiej sytuacji dziś Fabio by nie był przerzucany trochę wyżej, bo ten cyganik w obronie według mnie wygląda pewniej niż Fabio. No zdecydowanie, facet wyglądał bardzo dobrze. No, jedna jaskółka wiosny nie czyni, poczekajmy spokojnie, co pokaże w następnych meczach, ale na pewno daje nadzieję na przyszłość i Fabio musi się szybko kurować i brać się ostro do roboty, bo ma godnego konkurenta. A co do tego meczu, no to było widać, to końcówka, można było powiedzieć, była kwintesencją tego meczu. My byliśmy drużyną, której bardziej zależało, my chcieliśmy ten mecz ewidentnie wygrać. Lechia już ograniczyła się tylko i wyłącznie do czajenia się, że tak to nazwę, na jakąś kontrę. Poza tym w mojej ocenie no, nic nie pokazała. No, tego się spodziewałem, tak myślałem, że ten mecz będzie wyglądał. Domyślałem się, że trener Niedźwiedź będzie chciał narzucić tutaj swój styl gry. Trener Kaczmarek natomiast pragmatyzm i czekanie na kontrę. Oprócz tego uderzenia w poprzeczkę plasowanego, gdzie mieliśmy trochę szczęścia, to raczej tutaj nie przypominam jakiegoś wielkiego zagrożenia ze strony Lechii. Szkoda tych straconych kolejnych dwóch punktów, bo byliśmy naprawdę no, zespołem dojrzalszym. Mam wrażenie, kultura gry była zdecydowanie po naszej stronie. Czasami aż miło było popatrzeć, jak sobie wymieniamy tą piłeczkę i ta piłeczka chodzi bardzo fajnie. No, natomiast no, to skuteczność to jest nasza pięta Achillesa. Na pocieszenie mogę tylko dodać, że to, co mówiłem po Jagiellonii, że przeważnie mówi się tak o napastnikach, że jeżeli napastnik stwarza jakieś sobie sytuację, ale nie strzela, no to jest najmniejszy problem. I tutaj też mam wrażenie, że w końcu już mam nadzieję, że w najbliższy piątek ze Śląskiem Wrocław przełamiemy ten impas, tę jakąś indolencję strzelecką i ten worek się mocno rozwiąże, bo gorzej by było, gdybyśmy sobie tych sytuacji, mam wrażenie, nie stwarzali, tak? Gdybyśmy wyglądali źle fizycznie, biegowo, tak, jeżeli chodzi o wymienność pozycji, a tutaj wszystko się zgadza, tylko brakuje właśnie tej kropki nad i. No ja ci powiem, że plusem na pewno jest to, że tych meczów nie przegrywamy, bo jednak jest to trzeci mecz z przeciwnikiem, no na pewno niezłym, na papierze przynajmniej. Była Pogoń, była Jagiellonia, no tej Jagiellonii bardzo szkoda, bo byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym. W tym meczu byliśmy na pewno też zespołem lepszym i chyba tylko z Pogonią ten mecz był taki bardzo wyrównany, z momentami na jedną i na drugą stronę z tymi lepszymi i gorszymi, aczkolwiek sytuacji też chyba mieliśmy ciut więcej mimo wszystko tych klarownych. No i jakby tak przeliczyć te wszystkie sytuacje na przestrzeni tych wszystkich trzech meczy, to myślę, że śmiało moglibyśmy strzelić z 10 bramek tak naprawdę. Natomiast no, ta ostatnia sytuacja troszkę mi chodzi po głowie, bo fantastyczne podanie do Bartka. Bartek wychodzi, no takie można powiedzieć, pół na pół, sam na sam, troszkę z pressingiem ze strony środkowego obrońcy. Strzał niezły, aczkolwiek mógł być lepszy. Strzelał po długim słupku, ale to też umówmy się, że bramkarz Lechii na pewno z pierwszej łapanki nie jest i mniej więcej mógł się spodziewać takiego strzału. Natomiast uważam, że to można było akurat lepiej wykończyć. Ale też wstydu nie ma, no szkoda, że takie mecze nie są przeciągane na naszą stronę, bo jednak te punkty w takich meczach najbardziej bolą, ta strata tych punktów w meczach, które mniej więcej mamy pod kontrolą, tak? No bo gdy ten mecz wyglądałby, gdybyśmy to my byli tą Lechią i grali w ten sposób i w ten sposób bronili i raczej starali się tej bramki nie stracić i wiedząc, że ten przeciwnik ciśnie, albo przynajmniej kontroluje ten mecz, to na pewno moglibyśmy się cieszyć z tego wyniku.
ale że to my raczej byliśmy zespołem, który dążył do tych 3 punktów, to gdzieś niedosyt jest i myślę, że tutaj bardzo, bardzo mocno trzeba popracować nad skutecznością, bo chłopaki, no, jeśli chodzi o skuteczność, nie dojeżdżają. Było bardzo dużo sytuacji. Przede wszystkim w pierwszej połowie wydaje mi się, że druga była słabsza z naszej strony. I Lechia jednak troszkę opanowała sytuację w drugiej połowie. Mieli taki moment, gdzie byli lepszym zespołem. Natomiast no, mimo wszystko uważam, że spodziewałem się tego, że zagramy tutaj niezłą piłkę. Kursy wskazywały na to, że jesteśmy faworytem. Kto by pomyślał, że jeszcze pół roku temu widzę wchodzący do ekstraklasy będzie faworytem jadący na Lechię Gdańsk. Bez względu na to, że mają swój gdzieś tam dołek, ale jednak ogarnięty, to nikt by raczej się nie raczej by się nie spodziewał tego, że Widzew będzie stawiany w roli faworyta według Buchmacherów, i tak było. I w sumie się nie pomylili, bo na boisku wyglądaliśmy jako zespół dojrzalszy, konkretniejszy, lepszy sportowo, tylko z taką samą chybioną skutecznością jak przeciwnicy. No tak, wypada się tutaj godzić, bo wiesz, no, to samo praktycznie zobaczyliśmy, co w meczu z Jagiellonią, tak? Natomiast tutaj ustrzegliśmy się już jakichś głupich błędów w defensywie i to też bym zapisał na plus. Drżałem trochę przy wejściu Martina Kreisglera, bo ta wiosna na razie nie należała do niego, natomiast po pierwszym takim błędzie, który zrobił i dał się ograć i zawodnik poszedł jego stroną, to myślę, że później już opanował te nerwy i poprawnie zagrał tą połówkę. Zobaczymy, co z naszym kapitanem Patrykiem Stępińskim. Miejmy nadzieję, że to żaden groźny uraz, tylko bardziej dmuchanie na zimne. No co powiedzieć, straciliśmy na pewno 4 punkty w ostatnich meczach. Jeżeli ten mecz z Pogonią, ten remis, mogliśmy jeszcze przełknąć tą żabę, bo wiadomo, zawsze to jest inaczej, gdy się tą bramkę zdobywa w ostatnich sekundach, gdy się goni ten wynik. No to już w spotkaniu, aczkolwiek też z Pogonią mieliśmy swoje sytuacje. To więcej chyba wygrali nie z Pogonią mimo wszystko. Też nie można by było powiedzieć, że ten mecz nie wygraliśmy sprawiedliwie. Natomiast już te mecze z Jagiellonią i dzisiejszy z Lechią, to w mojej opinii jednak w większości czasu tych meczy my byliśmy zdecydowanie zespołem lepszym, stworzyliśmy więcej sytuacji, bardziej chcieliśmy, na pewno to było widać na boisku. I szkoda, no wyobraźmy sobie, że teraz mamy 4 oczka więcej. Sytuacja by wyglądała, no wyśmienicie. No ale mówię, no głowy do góry, bo jeszcze dużo grania przed nami. Ważne, że stwarzamy sobie te sytuacje, ważne, że potrafimy dominować tych rywali i myślę, że to przyjdzie, oby jak najszybciej. Widzę, że jest z nami Bojanek, no to może tutaj wypowiedź się. Bojan, jak ty widziałeś ten mecz? Dobry wieczór wszystkim. No tak właśnie słucham, ja się was zapytam, ile punktów mieliśmy po pierwszych 3 meczach na jesień? Po pierwszych 3 meczach? No, na jesień. Tyle samo. Tyle samo. No to ja wam powiem tak, jeżeli będziemy mieli tyle samo, z tymi samymi punktami skończymy na wiosnę, to na jesień, ile na wiosnę mieliśmy? 20-29. Jeżeli będziemy w tej rundzie wypunktujemy znowu 29, będziemy mieli 58. Ja będę zadowolony. Nie, no jakbyśmy mieli 58 punktów, to europejski puchary, bo ja... No. Ale ja tylko powiem co do tych punktów, że zgadzam się, że to jest mimo wszystko niezły wynik, natomiast apetyt rośnie w miarę jedzenia. I tak jak na początku startu sezonu nikt się nie spodziewał tego, że ten Widzew wystartuje dobrze, tak teraz już każdy jednak oczekiwał, że ta pierwsza runda nie była przypadkiem i wygląda na to, że nie była, bo jednak wyglądamy na zespół dobrze przygotowany. I po prostu kiedy widać to, że Widzew z każdym zespołem, z którym wychodzi na boisko, radzi sobie naprawdę dobrze i nie jest gorszym zespołem, a na pewno nie na tyle gorszym, żeby te mecze przegrywać, to po prostu troszkę żal, że takich meczów się nie przyciąga na swoją stronę i to tylko tyle. No to dobra, to teraz Patryk, ja odwracam znowu kota ogonem, bo tak, ja tak jestem przewrotny. My zrobiliśmy tylko jeden transfer na pozycję, którą potrzebowaliśmy zrobić, bo po pierwsze był tam zawodnik, ale nie miał konkurencji. Po drugie była kontuzja i nie było tam zawodnika, było po prostu uzupełnienie, a na drugim wahadle po prostu tam sztukowaliśmy, graliśmy ten. To ja jestem zadowolony tak z tego, co my gramy. My w pierwszej połowie to powinniśmy po tych 3 dośrodkowaniach, 2 Milosa, co te 2 nie trafia w ogóle w bramkę i Letniowskiego, to te strzały powinny się w ogóle zakończyć. Nie mówię, że bramką,
To już naprawdę było super. Całym celnym. To były sytuacje, które oni mają na treningach i oni muszą strzelać to po prostu tylko w bramkę. Czy wpadnie, będzie super. Nie wpadnie, ale to jest strzał celny. Oni oddali trzy strzały stuprocentowe, które powinny pójść w światło bramki, to były trzy strzały niecelne. No tak, no zgadzamy się, no cały czas o tym mówimy, że skuteczność to jest pięta Achillesa na razie nasza na początku tej rundy wiosennej, aczkolwiek no widać powtarzalność, no nikt mi nie powie, że Widzew nie ma powtarzalności, nawet te sytuacje, które wymieniłeś, Mato Milosa, nie? No to jednak widać było, że to nie jest przypadek, tak, to jest wyćwiczona akcja była. W drugiej połowie też była taka sytuacja na drugą bramkę właśnie, podobna. Więc no, cały czas możemy, jak tutaj mantrę powtarzać, że skuteczność. Czasami też brakuje w mojej opinii tego ostatniego właśnie lepszego podania, tej dopieszczenia tej piłki ostatniej. Aczkolwiek no ja mówię, no ja jestem cały czas optymistą, bo cieszy mnie to, że gramy w piłkę. Że gramy w piłkę, że jesteśmy powtarzalni, że potrafimy dominować przeciwnika. Że mamy jakiś schemat, widać to ewidentnie i to mnie cieszy na pewno i cały czas liczę na to, że tak jak powtarzam z uporem maniaka, że tak jak napastnik, który sobie stwarza sytuację, to jest lepszy niż ten napastnik, który nie ma sytuacji i w końcu przyjdą te gole, tak samo mam wrażenie, że nam też przyjdą te gole. Jeżeli tak ty mówisz, Łukasz, byśmy punktowo skończyli tak jak jesień i to by ruszyło z kopyta, bo też mamy 3 punkty po 3 pierwszych kolejkach, co było fenomenalne, tak? Nawet nie chcę marzyć aż tak mocno. No właśnie i do tego dążę, że zauważcie, że na początku mówili, pierwsze pół roku mówili, a widzę w Beniaminek, fajnie gra, co i jak. My dalej gramy to samo. Fakt, że się nauczyli troszeczkę nas, widać w niektórych akcjach, widać, że już taka przewidywalność była tych obrońców, pomocników, co może być zagrane i te odbiory takie, że na kontry się nadziewaliśmy naprawdę, no, które też mogłyby się zakończyć przy lepszej skuteczności przeciwniku, mogłyby się zakończyć bramkami, ale my dalej gramy to swoje i tak jak mówisz, to mi się też podoba, bo nie odchodzimy od jakiegoś pewnego schematu, do jakiegoś pomysłu i to plusuje, nie trzeba dużych zmian, żeby tutaj coś osiągnąć w tej lidze. No, jedyną zmianą to powinna być tylko skuteczność, no ale no słuchaj, no po to mają treningi, po to trenują, żeby do tego dążyć. No. A druga sprawa, wam powiem, że mi się bardzo podobała zmiana Cyganiksa. To jest podobny zawodnik do Nunesa. Nunes bardziej mi się wydaje, Fabio mi się bardziej wydaje bardziej ofensywny, ale za to Cyganik jest gościem bardziej odpowiedzialnym w obronie. Dużo mi się wydaje, że dużo miał odbiorów, dużo w obronie bardziej lepiej wyglądał. Trochę mniej w ofensywnie, bo ma mniej tych driblingów, tego wszystkiego, ale też fajne dośrodkowania, fajne, ciekawe te dośrodkowania, bo mówię, z jego strony to chyba 3 albo 4 takie poszły dośrodkowania oddane dobrym strzałem, które no, chyba większość to była niecelnych, ale no Pawłowski, to co dostał chyba w drugiej połowie, no on musi po prostu tak samo to w światło bramki uderzyć. Ja nie mówię, że musi być gol, ale on to musi uderzyć w światło bramki. To co on dostał, to jest patelka. On dostał tą piłkę chyba na 13 metrze, bo był w polu karnym. Także... No to zdecydowanie, no trudno się z tą nie zgodzić. No widać, że chłopak na pewno ma duży potencjał i tylko się cieszyć wypada, że będziemy mieli tutaj taką fajną rywalizację, a może kto wie, może trener Niedźwiedź jeszcze coś innego tutaj nam wymyśli. Ale nas zaskoczy, że dzisiaj też wpuścił tego Szechu i gościu, co zrobił w pewnym momencie w tym środku pola, co wypuścił Pawłowskiego. No, powiem wam, że nie jedna liga mogłaby się, pochwaliłaby się takim zawodnikiem. To co on sobie zrobił tam na takim, taka przekładanka taka szybka, pyk, pyk, pyk. Z lewej do prawej, z prawej do lewej, przeszedł i wypuszczenie Pawłowskiego, to naprawdę na fajnym poziomie to poszło.
No tak, to była bardzo fajna jego akcja, aczkolwiek muszę powiedzieć, że do tej akcji, to już mówiłem wcześniej na początku, że ten występ był, tak myślałem sobie, że dyskretny występ, delikatnie mówiąc, nie? Czyli bez żadnego błysku, ale to akcja zwiastuje, że chłop też ma jakiś potencjał w sobie, no. Ale Wiecie, myślę, że nie grasz. To też jest tak ciężko od razu wejść i pokazać się jak z jak najlepszej strony, jeżeli nie Sławek, gra, tak? pozwolę ci wejść w zdanie, po pierwsze, że nie grasz, a druga sprawa, zobacz, że on też wszedł już, gdzie nasi zawodnicy też byli podmęczeni. To też jest zupełnie inna gra, bo nie, on nie może zagrać na takiej dynamice z tymi zawodnikami, jak ci zawodnicy są na samym początku. Bo oni też już nie są tak dynamiczni. Oni już też nie wychodzą na tą pozycję, tak jak na samym początku, gdzie mają te siły. To mi się też wydaje, że też jest to inaczej. Czyli trener go wpuszczając, już bardziej liczył na niego, że on zrobi coś więcej, niż mu ktoś coś pomoże. I zrobił, no w tej jednej akcji zrobił. Przeszedł dwóch zawodników krótkim tam takim ala dribblingiem i wysunął na. No tak jak powiedział to Patryk, no bez ma na setkę, no takie 80%. No. Ten strzał obroniony, no ale można było też go lepiej zakończyć. No. Widać było, że Bartek już tak trochę na oparach już to do strzelał. No. Już tak już biegł i strzelał to na oparach. No tak, Na ale pewno. wiesz co, jest to przyjemne, co mi się rzuca w oczy. Od początku tego sezonu ciekawy byłem, jak to będzie wyglądało w rundzie wiosennej, ale chapeau bar dla trenera Kasprzaka, jesteśmy przygotowani bardzo dobrze, w mojej ocenie fizycznie. Dobrze biegamy, super biegamy, jest końcówka meczu, my ciśniemy, próbujemy jeszcze tą szalę przechylić na własną korzyść i fizyka, która... Widzę, w ostatnich latach czasami mieliśmy wrażenie, że ten zespół no, słabo wygląda fizycznie, słabo biega, to ten sezon ekstraklasowy, to naprawdę jestem pod wrażeniem, jeżeli chodzi tutaj o nasze bieganie. No dobra, to ja też się teraz zapytam. Nie wiem, czy pamiętasz, ale jak było na samym początku, jak Kasprzak przychodził, każdy mówi znowu z Poznania, jego wyrzucili za to, za tamto, że on dojeżdżał wszystkich. I nie wiem, czy pamiętasz, że takie były, nie wiem, czy na Twitterze, ale ogólnie takie głosy gdzieś się tam pojawiały. Były takie głosy, że tam, bo tam generalnie chyba kibice w Poznaniu byli niezadowoleni, tam nawet pamiętam jakieś transparenty wisiały a propos trenera Kasprzaka. Ale tam Natomiast warto pokazuje to, widzisz, że warto jednak poczekać i dać człowiekowi popracować. Ale to tak samo wieszali, nie wiem, czy transparenty może wieszali, ale tak samo wieszali psy na Wichniarku, nie? Także, no mówię, no, że ktoś się w jakimś środowisku nie sprawdzi, nie sprawdzi. Jak oni się mogą nie sprawdzić, jak oni tam byli nie rok, a tam po kilka lat byli, no Wichniarek też tam był dobrych kilka lat, no i w pewnym momencie coś się wypala, no. Słuchaj, no nie wszystko trwa wiecznie, no Węgier tak samo nie, Węgier tak samo nie był w tym, jak to się nazywa, w Arsenalu całe życie, tylko też po jakimś okresie też już odszedł, tak samo Sir Alex Ferguson, nie? Wszystko się w pewnym momencie kończy, także Nie, no jasne, a poza tym to jest tak jak z piłkarzami, wiesz, no, piłkarz w jakimś środowisku X wygląda super, a w środowisku Y wygląda gorzej, tak, no Bartek Pawłowski jest najlepszym przykładem, że to łuskie powietrze i nasz najbardziej klub, mu służy, naprawdę. oczywiście najbardziej mu służy, to jest jego miejsce na ziemi i widać, że chłopak tutaj gra najlepiej, no, Jeszcze tak chyba samo pogadać podobnie. z trenerami, wiesz, no czasami coś musi kliknąć, nie, ta słynna chemia. Chyba podobny jeszcze Bartek, jeżeli chodzi o Bartka, to jeszcze podobny miał chyba taki dobry w miarę epizod w Zagłębiu chyba, nie? Tam jeszcze tak chyba w miarę coś Tak, mu szło. nieźle wyglądał, później chyba zdaje się wyjechał stamtąd jeszcze gdzieś za granicę, Tak, ale no ten Turcja czy Tunezja, czy, nie, Turcja chyba, Turki, no. tak, ale ten widzew zdecydowanie mu najbardziej służy i tutaj można powiedzieć, że teraz Bartek przeżywa drugą młodość, tak, bo ja jak patrzę na niego, to widzę tego młodego Bartka, który w tym widzewie Sylwestra Saska wchodził i widzę taką radość przede wszystkim z gry u niego. Powiem tak, zgadzam się, ale z drugiej strony widzę, że taką dojrzałość i taki ba bardziej taki, pa taki Bartek, taki bardziej taki cwaniak, bo w tym Widzewie właśnie za Cacka to on był taki bezczelny. On chciał wejść w tych trzech zawodników, on w nich wszedł, chciał strzelić z 30 metra, on strzelił i strzelał te bramki. Tutaj już widzę taką
czasami ma właśnie do taką młodość, jak ty mówisz, że jeszcze szczeli tam z 20 któregoś metra i wpadnie ta bramka, tak jak w którymś tam meczu wpadła bramka, bardzo ładnie po długim rogu, ale to już jest mniej tego, już nie ma takiej właśnie młodzieńczości, takiej młodości są w sobie. Ale fajnie, fajnie. Czyli co? Możemy się zgodzić, że po dzisiejszym meczu Bartek idzie na listę do selekcjonera? No wiesz, no tutaj to chyba jednak daleka droga, bo jednak nasza ale ekstraklasa... To ja się ciebie zapytam właśnie teraz. To ja się teraz ciebie zapytam. Po tym dzisiejszym meczu dla ciebie najlepszy zawodnik meczu. Dla mnie Pawłowski. Mimo, że naprawdę miał dużo niecelnych tych, to on naprawdę ciągnął tą grę. No Pawłowski na pewno jeden z liderów, ale ja bezapelacyjnie Marek Hanowski. No to jest facet... To jest facet, który jak zanalizujesz ten mecz, podejrzysz naprawdę analitycznie, to on tyle miał nam dwie piłek. Straty bardzo poważne, ja ci już mówię, gdzie takimi no, kontrami mogły się odbić. Jedna to była pod koniec już, gdzie miał piłkę i tak stracił w takiej przepychance jakby tą piłkę. No tak, to przypadek był, ale wiesz, ile ten chłop haruje, ile on wkłada serducha tutaj, to czasami może zabraknąć pary już w Marek końcu, to akurat w każdym meczu ma ze dwie takie poważne straty, już od dawna z tego co patrzę. Nie zmienia to faktu, że faktycznie wprowadza spokój, ale bardzo często mu się zdarza jeden, dwa takie naprawdę grube błędy, po których idą kontry, które mogą przynieść bramki dla przeciwników. Nie no, dla mnie bezapelacyjnie to jest profesor. Ja sobie nie wyobrażam Widzewa bez Marka Hanowska w tej chwili, to był dramat. Dobra, widzę, że jest tutaj z nami Budyń. Może powiedz, jak ty widziałeś tutaj ten mecz. Witam wszystkich chłopaki. Słuchajcie, nie jestem takim mówcą jak wy i tak dalej. Bardzo lubię was słuchać i tak dalej. Moje takie skromne zdanie do tego meczu dzisiaj. Zobaczcie, co mogło się wydarzyć w ciągu pierwszych 12 minut, 10-12 minut. Mogło być 3-0 i mogło być pozamiatane, tak? Troszeczkę, kurczę, precyzji brakuje w tej naszej drużynie, ale generalnie jedziemy na wyjazd. Już pomijam naszą Czerwoną Armię, która robiła strasznie grubą robotę tam na sektorze. No co, no szkoda, kurde, kolejny mecz, gdzie powinniśmy go myknąć poza Pogonią, myślę, tak? Powinniśmy mieć 7 punktów, no ale jak to mówią, nie ma 7 punktów, nie ma co rozkminiać. Myślę, że Śląsk, kurna, pożremy, liczę na to. No pomóżcie, chłopaki, bo ja nie jestem mówcą tak jak wy, no. Nie, no śmiało, śmiało tutaj, wiesz, gadamy jak kukłę przy piwie. Nie, no pewnie, pewnie, no ale słuchaj. O, wiesz jak jest, no dzielnicowa jest. Śmiało, to musisz bałagana wypić, ja już całego jednego bałagana wypiję. Słuchaj, bałagan już jest zrobiony, tylko muszę rano jeszcze pojechać gdzieś tam, nie? Rozumiesz? Ja też. No słuchaj, no co, no kurde, no szkoda, kurczę, no. Pierwsza połowa nie ma co w ogóle dyskutować, tak, no, Cyga, wiadomo, Cyga Enix, tak, no, dla mnie number one dzisiaj, gościu. Jeśli chodzi o obronę, to na pewno. Tak, no, wymiatał chłopak. Gość mega spokojny. Robił to, co trzeba, tak, tutaj z koleżką moim, który dzisiaj nie mógł meczu oglądać, bo miał taką dosyć grubą imprezę pożegnalną. Tam się, wiesz, jak tam, no mówię, no kurna, chłopie, no nie jest źle, no ale nie wyszło, kurczę, no. No i co, no jak zwykle, jak wszyscy mamy niedosyt, nie? No mamy niedosyt, nie ma co gadać. Wiesz, te akcje, kurde, no tam brakowało naprawdę niewiele, no po prostu czasem trochę inaczej nogą, no jedno, co mnie tam zabolało, tak jak wcześniej mówiliście, chłopaki, no ta poprzeczka, nie, dla Lechii, to jest jedyna w sumie akcja, która mogła nam zagrozić. No jeszcze tam główka taka była w pierwszej połowie chyba, jeżeli dobrze pamiętam, z Wolińskiego. No tak, ale generalnie widzisz, no znamy trochę trenera Kaczmarka, nie? Jak jest, no nie ma co gadać. Panowie, graliśmy w Gdańsku, nie graliśmy u siebie, nie? A generalnie graliśmy jak u siebie.
No, personalnie też trzeba powiedzieć, że Lechia to jest naprawdę silna drużyna. Słuchajcie, tak? No to nie jest jakiś tam, to nie są ogórki, no kurde, to mają tych chłopaków, nie? I no, żeby nie ten Kuciak, no to swoją drogą tak się ustawiał, jak się ustawiał, tak? No, miał zrobić to, co miał zrobić. No, niewiele brakowało, ale zawsze tą kurna ciutkę, tak samo jak w tych wcześniejszych meczach, zawsze ta ciutka, zawsze. No to jest piłka nożna, tak? Ja mam wrażenie, Buduń, że my jako zespół wskoczyliśmy na taki poziom ekstraklasowy, gdzie poniżej jakiejś linii nie zejdziemy, bo to widać już z tego czasu. Nie, że... słuchaj, to jest kultura gry, jest zajebista. No, naprawdę. Wiesz, ta wymiana piłki, wiesz, no ja jestem akurat fanem Barcelony, tak? No dobra, abstrahując, nie, to daleko, ale ta wymiana czasem tych piłek, no nie może, jak oglądasz Barcelonę, no to czasem nie wygląda to dosyć podobnie. Znaczy, wiesz, jak się bardzo oczy zmruży, to czasami tak. No. Tak. Nie, no słuchaj, no oczy się zmruża, gdyż jest, wiesz, ten bordowy płyn i wiesz, no porównujesz to sobie tak, wiadomo, tak? Ale no wiesz, no nie byłoby rozmowy typu, no Zjawa na przykład, no dobra, nie zagra, bo musimy jakieś pieniądze zapłacić, nie? Jakby był taki problem, no to powiedzmy, zobaczcie, ten Zwoliński u nas zrobiłby robotę po tych podaniach. No nie ma co pitolić. Myślę, że to jest do przemyślenia temat, tylko no nie wiem, jak on tam wygląda finansowo, nie? Bo jemu się kontrakt kończy chyba. Przede wszystkim. Znaczy, jemu chyba się marzy wyjazd, wiesz, gdzieś tam poza naszą ekstraklasę. No marzyć mu się może, ale wiesz, no... Wiesz, naszym wszystkim kopaczom się marzy wyjazd, nie? Taki atak, wiesz, z Jordim, czemu nie, tak? Chętnie bym Nawet w wypadku jakby, broń Boże, no, czy tam, nie daj Boże, daj Boże, jakby ktoś Jordiego nam szarpnął. A nie macie wrażenia, że Jordi trochę pod formą? Wiesz co? Jordi jest zawsze groźny, kurna, wiesz, on jest taki niby tego, ale no zostaw go na chwilę samego, no to wiesz, no. Wiesz, to by było. Tak sobie tu patrzę na ten kanał Plus Sport 4 teraz, wiesz, te powtórki są. Ja pierdzielę, tu można było naprawdę zrobić, kurna. Po 8-10 minutach naprawdę mogło być 2-3-0 i wtedy by się posypało dopiero. No ale to wiesz, no to tak, tych meczów jest parę takich, co mogliśmy to naprawdę przy lepszej troszeczkę skuteczności skończyć wcześniej, tak? Znaczy, no, ja uważam, że i tak mimo wszystko... Nie no, słuchaj, gramy jak na nasze te, wiesz, i jak na nasze te niby, co tam się słucha, że nie wiem, no nie ma jakichś tam pieniędzy na kogoś tam, czy jak, wiesz... Super gramy i no nie ma co pierdzielić, ludzie, ja jestem, kurna, no mam 52 lata, tak, no pamiętam Krakowie, kurna, jak Smolarek tam strzelał bramki 7-0 i w ogóle, no dla mnie to jest wreszcie jakiś tam powrót, tak, do tego, co powinno być. No na pewno jest mały zalążek dobrej piłki na Widzewie, jest duży potencjał tego, dokładnie. Żeby to gdzieś ruszyć. Ale też nie ma co spoczywać na laurach, bo jednak ja uważam, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i jak widzi się kolejny mecz z rzędu, zespół nasz, chodzi mi o nasz zespół, który dominuje przeciwnika ze względu na to, czy gramy u siebie, czy na wyjeździe, no to jest jakiś niedosyt, że jednak tych punktów nie ma, bo na pewno mogłoby być i 7 bez mrugnięcia okiem. Wydaje mi się, że i z Jagiellonią, i w tym meczu dzisiejszym byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem. I tak troszkę szkoda, bo jakby na koniec sezonu, oczywiście pewnie ktoś by powiedział przed sezonem, że no, mamy tyle punktów, że nie ma się czym martwić, natomiast no, jak ta liga jest na tyle, inaczej, może nie tyle, że słaba, ale skoro my jako Beniaminek wchodzimy do tej ligi, wyznaczamy pewne standardy grania w piłkę i jednak nie schodzimy poniżej pewnych standardów, pewnego poziomu i trzymamy go na takim w miarę równym, wydaje mi się, że przez cały sezon było parę takich momentów, chociażby Zabrze, czy chociażby Warta, gdzie wygraliśmy, ale też mecz zagraliśmy fatalny, ale tak ogólnie z reguły gramy całkiem niezłą piłkę i po prostu szkoda by było, gdyby na koniec sezonu brakłoby właśnie w takich meczach, nie wygrywając ich, gdzieś tam może ewentualnie jakichś pucharów,
ja bym bardzo chciał, bo mimo wszystko uważam, że nie chciałbym, żebyśmy szli taką minimalistyczną drogą, to znaczy, a utrzymajmy się, a potem myślmy dalej, bo jeżeli nam żre, to po prostu to trzeba cisnąć, tak mi się wydaje, i wykorzystywać słabość przeciwników, a na pewno jest ich bardzo dużo w tym sezonie i w przyszłym tygodniu, jeżeli przyjedzie Śląsk, to dla mnie innej opcji niż 3 punkty po prostu nie widzę. Nie no, ja myślę, że ich zjadamy, to nie ma w ogóle o czym dyskutować. No. Śląsk na dzień dzisiejszy jest słaby, tak? Słaby, nie ma co gadać i mimo tych naszych błędów przy samym wykonywaniu, przy wykończeniu akcji, no myślę, że ich połkniemy. Tak myślę. No, mecz... Ja by tak było. Będzie. Musi wreszcie tak być, bo to wiesz, kurczę, kolejny mecz, gdzie mogliśmy to naprawdę zamknąć fajnie, no te mecze były takie fajne i ciągle czegoś, kurczę, brakuje, tak? I wreszcie to musi być to, bo ten Śląsk nawet w tym Wrocławiu, już pomijając tego karnego, którego Powłocki nie strzelił, ale no generalnie no to mecz był pod kontrolą, tak? Można było, to, ile mieliśmy takich meczy pod kontrolą, już no pomijamy ten taki program punkciki, tralalala, ile moglibyśmy mieć tych punkcików. No to jest piłka nożna, tak? No nie jesteśmy kurna hegemonem, ale no przy drobnych takich tych naprawdę mogliśmy pożreć, kurczę, tutaj i grozić niejednemu, tak? W tej lidze. Ale na to przyjdzie czas, myślę. I niedługo. Moim zdaniem to czas tylko gra na naszą korzyść. Ogranie teraz. Tak, zobacz, wypadł nasz Portugalczyk, masz tego Styganiksa, tak? Też robi robotę, kurde, chłopak naprawdę ogarnia, nie ma co pierdzielić, nie? A ja jeszcze mam takie pytanie, do kiedy jest ten okienko transferowe w Polsce? 26 bodajże. Tak? No. To jeszcze mamy, no dajmy na to 2 tygodnie jeszcze. Ja mam nadzieję, że jeszcze kogoś do przodu weźmiemy, bo tu ewidentnie tak jak oni planowali sobie kogoś do przodu kupić i tu ewidentnie brakuje takiej osoby, bo tu nie ma nikogo na zmianę. Tutaj wszyscy co wejdą, to wejdą bardziej do środka pola, na boki i w obronę. Tu naprawdę nie ma nikogo do zmiany. Przepraszam, bo ja ci przerwę budyń, jeżeli nie zabierasz głosu przez chwilkę, to zmutuj mikrofon, bo masz przegłosy. Dzięki. Dawaj, Bojan, teraz. Teraz to ja już jestem po rozmowie. No nie tak, wiesz co, Łukasz, powiem, że nie wiem, czy już jest sens jest kogoś brać tak naprawdę, bo bierzesz kogoś, kto wiesz, no to musiał być jakiś gościu, który jest przede wszystkim w grze, tak? W jakimś rytmie meczowym. Przerywam w tym momencie. Jest z Lecha Poznań. Jak on ma teraz? Jego chcą jego wyrzucają, jego chcą odpalić. O Iszak? Ten, co za... Iszak, no. Nie Iszak. Nie. Ten, co zamiast za Ramireza. Ramirez był, potem był ten drugi Hiszpan. Teraz. Amaral. Amaral, no. No dobra, no. Sorry, przepraszam, no Portugalczyk. No. A mi się wydawało, że on Hiszpanem jest. A jednak. Ale no. Myślę, że za krótcy jesteśmy chyba finansowo. No ale słuchaj. Chociaż jeżeli było nas stać na Ramireza, to być może i byłoby nas stać po jakichś pewnie innych ustępstwach finansowych ze strony piłkarza, może i na niego, aczkolwiek. No i właśnie o tym mówię. No, jeżeli chcesz grać, a chłopak no przecież gra, bo on był w grze, zna go liga, nadawałby się, bo to porównywałem do Ramireza, ja bym brał. Słuchaj, masz pewne, że będziesz pewny. Nic nie jest pewne, ale... Daję ci pewne stopień gwarancji. Tak, masz jakiś tam problem w stopień gwarancji, tym bardziej, że jesteśmy Beniaminkiem, a jesteśmy na tej pozycji z możliwością grania o coś więcej w przyszłym sezonie, tak?
No bo słuchaj, nie możemy tego sobie od razu teraz odpisywać, że my w przyszłym sezonie, no dajmy na to to czwarte miejsce, teraz nie zakończymy na czwartym miejscu. A czemu nie? Właśnie jak wzmocnimy tą formację, będzie większe prawdopodobieństwo, że strzelimy bramkę, co i jak będziemy punktowali, no to tak jak powiedziałem na samym początku. Znaczy... Zdobędźmy tyle samo punktów, co na jesień, no to Zizu sam powiedział, no gwarantowane, może nie gwarantowane, no ale prawdopodobieństwo jest, że to czwarte miejsce zajmiemy i będziemy grali. Ogólnie dla mnie, że dla mnie kluby na pewno po tym, co widzę, to uważam, że jednak mimo wszystko zarząd powinien zrobić wszystko i nawet zaryzykować, żeby pograć o te puchary, dlatego że liga w tym roku no, pozwala nam na to, że możemy tutaj się uruchomić i fajnie by było, gdyby ta cała historia tego sezonu i ten serial i to wszystko zakończyło się pucharami. Na mistrzostwo raczej będziemy prawdopodobnie zakrótcy, natomiast jeżeli chodzi o powalczenie tutaj o te pierwsze cztery pozycje, wydaje mi się, że bez problemu jesteśmy w stanie to zrobić, patrząc na te rozgrywki i to, w jakiej formie są zespoły poszczególne, które powiedzmy, że walczą, aczkolwiek tu się jeszcze dużo może zmienić, bo przetasowań na pewno będzie jeszcze sporo. Ale jest parę takich zespołów, które poniżej pewnego poziomu nie schodzą, między innymi my. I faktem zgadzam się z tym, że przydałby się ktoś do przodu, który by dał troszkę więcej niekonwencjonalności w poczynaniach z przodu. Jakiś magisztacz, jakiś no coś, czego nam brakuje na pewno, bo brakuje nam takiego człowieka z przodu, który by po prostu przeciągnął sam nas na naszą korzyść. Mamy Bartka Pawłowskiego, ale przecież nie w każdym meczu on będzie dawał nam 3 punkty. Już tych punktów nam dał bardzo dużo po jakichś swoich bramkach z kosmosu i przydałby się taki zawodnik, który by rozegrał, uderzył z dystansu, przytrzymał tą piłkę, puścił w uliczkę. Po prostu półkę wyżej niż Julek Letniowski. Człowiek, który byłby po prostu poziom wyżej na każdym, w każdym elemencie rzemiosła piłkarskiego. Takiego zawodnika też bym bardzo chciał, bo uważam, że brakuje nam takiej osoby i na pewno wskoczylibyśmy na jeszcze wyższy poziom i wydaje mi się, że taka osoba by pomogła właśnie w takich meczach kluczowych, gdzie jesteśmy zespołem dużo lepszym, a mimo to nie wygrywamy, aczkolwiek no, można patrzeć z perspektywy, że był to wyjazd, przeciwnik niełatwy, trener, który gdzieś tam jest znany z tego, że potrafi bronić relatywnie nieźle, ale mimo wszystko no, pozwolili nam na tyle, że taki mecz z zawodnikiem, myślę, pokroju tego, o którym ty wymieniłeś, czy Ramirez, to myślę, że takie mecze z takimi zawodnikami na pewno w pierwszej jedenastce byłyby łatwiejsze do wygrania. Oczywiście żaden nie jest gwarantem, ale na pewno ten procent możliwości tej wygranej takiego meczu na pewno byłby większy, no bo możesz się spodziewać, że taki zawodnik wykreuje coś, co na pewno stworzy więcej sytuacji, czy po prostu sam swoim sposobem gry może strzelić bramkę z dystansu, czy przedryblować porukalnym 2 czy 3 zawodników. Według mojej oceny tego nam na pewno brakuje. Zauważcie sami to, że w pewnym momencie my naprawdę mamy fajne przejście z pierwszej strefy do trzeciej, te przerzuty, to wszystko, to jest tam czasami naprawdę na bardzo fajnym poziomie, ale już w pewnym momencie, jak się już drużyna przeciwna cofnie, to już jest to takie za duże dotykanie tej piłki w tej trzeciej strefie. Nie ma tego przyspieszenia nagle gry, żeby przejść do czwartej strefy, nawet na skrzydło tam dalej czy coś. Nie ma tego przyspieszenia. No nie jesteśmy Barceloną czy coś, to już trochę może też za bardzo wychodzę do przodu, ale w pewnym momencie właśnie nam tego czasami brakuje. Właśnie tej osoby w środku pola, która dotnie tę piłkę i nie będzie tego robiła za dużo razy. Tylko raz przyjmie i od razu nawet na drugie tempo od razu gdzieś poda tą piłkę. A u nas jest Marek, który, no tak jak mówicie, no jest niezawodny, ale to jest takie przyjęcie, 3-4 razy dotknięcie tej piłki, pomyślenie i dopiero wtedy podanie. I tego mi troszeczkę brakuje, właśnie tego... No tak, Łukasz, ale wiesz, Marek też odpowiedzialny za kreację. Ale ja tu nie obwiniam w tym momencie Marka, tylko mówię, że tego mi właśnie brakuje. To samo robi Julek w pewnym momencie, tak jak tutaj mówił właśnie Patryk, brakuje tej półki wyżej już niż Julek, bo Julek naprawdę też fajnie gra. Julek fajnie gra. Te pierwsze 45 minut on naprawdę fajnie zagrał. On po prostu jest nieskuteczny. No ten strzał, co oddał z 30 metra, no to też prawie bramka była. No. Tam się wyciągnął jak struna ten Kuciak. Znaczy wiesz, Jurkowi brakuje jednej podstawowej rzeczy. Jak to mówi prezes Boniek, brak mu liczb przede wszystkim, tak? I tu jest mankament jego największy, nie? Nie ma bramek. Wiesz co, Sławek, no, od takiego zawodnika, który jest typową dziesiątką, ale grał też na skrzydle chyba dużo, bardzo warce i no, trzeba sobie powiedzieć, że
każdy oczekiwał, jak on przychodził do nas, że to będzie właśnie tego typu zawodnik, prawda? Czyli uderzenie z dystansu i początek taki miał w sumie, bo pamiętam, że bardzo dużo strzałów wchodziło, gdzieś tam robiło zamieszanie, czy strzelaliśmy po dobitkach, tylko że to była pierwsza liga, tak? Umówmy się. I na pewno ta różnica jest duża. My jako zespół wyszliśmy poziom wyżej, natomiast niektórzy zawodnicy, mam wrażenie, że nie do końca. I właśnie taki zawodnik, no aczkolwiek jak nie skreślam Julka, natomiast no, chciałbym na pewno, jak usłyszałem, że ten Ramirez miał przyjść do Widzewa, to raz, że to Hiszpan, co wiadomo, że z mojej strony to jest bardzo na tak, a druga strona medalu jest taka, że no, zawodnik, który bardzo dużo zmienia w grze zespołu i no, chociażby u sąsiadów grając dał bardzo dużo punktów i to, że on odszedł z Lecha, to jest jedna rzecz, ale też dał sporo punktów w bramek. My, jeśli mielibyśmy zawodnika drugiego pokroju, właśnie Bartka Pawłowskiego, który z niczego potrafi strzelić bramkę, no to myślę, że ten zespół by wskoczył na pewno na wyższy poziom i właśnie takie jak ten, gdzie brakuje takiej kropki na D, właśnie takimi zawodnikami wygrywa się te meczki. No taka Barcelona ma takiego lewego, gdzie Barca nie gra nic, tworzy sobie składy, jak już tak się trzymamy tej Barcelony i gdzieś jest jedno uderzenie. Boją w ten mikrofon. Słucham? Boja musi zmutować mikrofon, bo jest czego. I jest taka sytuacja, że po prostu pojawia się jeden moment, jedna sytuacja, jeden dribbling, strzał, jest bramka i myślę, że gdybyśmy tu strzelili bramkę z tą Lechią, to już ten mecz byśmy mieli totalną kontrolę i raczej złego nic by się tutaj nie wydarzyło, dlatego ja, jeżeli byłaby taka opcja, mam nadzieję, że oczywiście pewnie zarząd nie będzie brał pod uwagę tutaj kibiców głosów bardzo mocno ani nas, ale jeżeli nas słuchają, to namawiam i jeżeli jest taka opcja finansowa w ogóle, żeby pomyśleć jeszcze w tym okienku nad jakimś zawodnikiem, który by pomógł naszej drużynie właśnie w przeciąganiu szali zwycięstwa na naszą stronę, to bardzo kibicuję w tą stronę, bo jednak jedno wzmocnienie to mimo wszystko jest troszkę za mało i mam wrażenie, że akurat szkoda by było po prostu, tak jak już powtórzę się kolejny raz, szkoda by było, żeby nie wykorzystać tej szansy w tym sezonie powalczenia o coś więcej niż tylko utrzymanie spokojne, bo ta liga po prostu pokazuje, że nie jest jest dużo, dużo bardziej jakby optymalna pod naszą grę niż pierwsza liga, natomiast jest tak duża słabość tak wielu zespołów, że aż wstyd by było po prostu z tego nie skorzystać i nie spróbować powalczyć, bo wydaje mi się, że wstydu nie będzie, a tylko możemy mieć z tego korzyści. Znowu Europa gdzieś tam w lepszym czy mniejszym stopniu, większym czy mniejszym usłyszałaby o Widzewie, a jeżeli by gdzieś ta historia się potoczyła dalej, no to kto wie, tak? Ale no jednak mam nadzieję, że coś tam dobrego się jeszcze do tego końca okienka wydarzy i być może jakiś spóźniony prezent na Trzech Króli albo coś innego, ale jednak wydaje mi się, że trzeci mecz kolejny z rzędu bez wygranej, gdzie mamy bardzo dużo sytuacji, wskazuje na to, że temu zespołowi gdzieś tam pewna formuła wykończenia sytuacji się wyczerpuje i nie dlatego, że jesteśmy słabszym zespołem, tylko też dlatego pewnie, bo inni przeciwnicy nas czytają, już wiedzą nasz sposób, znają już sposób gry, mniej więcej wiedzą, czego się spodziewać po Jordim, po Bartku i na pewno te bramki się zdobywa ciężej, dlatego też powinniśmy według mnie troszkę świeżości wprowadzić w postaci jakiegoś zawodnika, który niekoniecznie jest znany lidze, a być może, tak jak tutaj powiedział Bojan, chociażby pokroju Amarala, aczkolwiek uważam, że to jest opcja nierealna. Natomiast na pewno dobrze by było troszkę tutaj dać świeżości w postaci kogoś, kogo niekonwencjonalnego, który dałby nam tutaj troszkę więcej polotu. Znaczy ja się generalnie zgadzam, że przydałoby się trochę świeżej krwi z przodu i gość, który robiłby jakąś różnicę. Natomiast zastanawiam się, czy my w tym okresie jesteśmy, gdy już te ligi ruszyły, czy my jesteśmy w stanie sprowadzić tutaj chłopa, który nam wejdzie z buta do tej drużyny, tak? Czy to nie będzie znowu transfer na zasadzie, że my będziemy musieli go przygotować do tej gry i on nam tutaj dopiero zacznie grać na miarę jakichś oczekiwań, nie wiem, w końcówce rundy, no bo to by było trochę bez sensu. Tak? Panowie, przepraszam. It's all about the care. Znam kandydata. Mati Możdżeń. Świetnie się nadaje do środka. Pozdrawiamy. Sekcja kabaretowa po północy. Dokładnie. Nie no, wiecie co, ogólnie taki zawodnik na pewno by się znalazł. Wydaje mi się, że jakby tak prześledzić transferowe tutaj
pewnie w tej naszej... Bojan mutuj mikrofon. W tej naszej stronie Europy, czy chociażby gdzieś tam po Bałkanach, to myślę, że bez problemu znaleźlibyśmy zawodnika, który dałby troszkę świeżości. Na pewno jest to ciężki okres do znalezienia zawodnika, który wprowadzi nas na wyższy poziom, ale to nie jest też opcja nie do zrealizowania. Wydaje mi się, że chcieć to móc i jedyne, co nas może ograniczać realnie, to co mi się wydaje, że faktycznie, jeżeli to są fakty, że faktycznie gdzieś tam finansowo nie stoimy aż tak genialnie, rewelacyjnie, jakby się mogło wydawać i nie stać nas na jakieś mocne poczynania transferowe, to jednak mimo wszystko, jeżeli to jest przeszkodą, to rozumiem, ale jeżeli uważamy, że gdzieś tam ten zespół może dalej się rozwijać i walczyć o najwyższe cele w postaci chociażby tych pucharów, bo wydaje się to w zasięgu naszym i te finanse by pozwalały, to ja uważam, że byłby to bardzo dobry pomysł, bo jednak no tyle lat gdzieś tam czekamy na jakieś tam rezultaty, a nie tylko granie w szarej polskiej lidze. Fajnie by było gdzieś pojechać, fajnie by było gdzieś się pokazać. Może jakiś fajny kraj bliski naszych granic by się trafił kibicowsko. Także no ja bym bardzo sobie życzył tego, żeby to się udało. A jeżeli się uda, nawet z tym składem, bez jakichś wzmocnień, to tym bardziej oczywiście brawa dla zarządu i trenera, ale jednak no każdy zespół musi się rozwijać. Wydaje mi się i tym bardziej wtedy, kiedy nam idzie, to nie należy tutaj czekać i stopować tego, bo jednak jak stoisz w miejscu, to też się cofasz. Inni nie śpią, na pewno te zespoły, które były pod formą przez pierwszą rundę, w pewnym momencie na pewno się obudzą. Gdzieś zaczną łapać punkty bardziej regularnie, gdzieś pewnie jakieś wzmocnienia, troszkę momentów tonącego brzytwy, chwytającego się będzie pewnie coraz więcej, bo na pewno takie zespoły się będą pojawiać. Dlatego myślę, że jeżeli my w miarę dobrze punktujemy, aczkolwiek no te remisy troszkę martwią, mam nadzieję, że Sławek nie dojdziemy do 10, to jednak no, jesteśmy w regularnie grającym zespołem, raczej poniżej jakiegoś tam poziomu nie schodzimy i fajnie by było to troszkę wzmocnić, takie nitro troszkę w postaci jakiegoś zawodnika i tego bym sobie bardzo życzył. Mam nadzieję, że te nasze modlitwy o jakiś transfer się spełnią i coś tu się jeszcze dobrego, pozytywnego wydarzy. No, by tak było. Nie, do tych remisów to raczej nie dojdziemy do aż tak wysokiej liczby, bo wtedy to jednak trzeba powiedzieć, że męczyliśmy dosyć mocną bułę przysłowiową i nie wyglądało to zbyt dobrze, a teraz jednak ta gra jest no, bez porównania. To w ogóle niebo i ziemia, mi się wydaje. I no takie mam, cały czas mam z tyłu głowy takie nieodparte wrażenie, że to jest tylko kwestia czasu, że ten worek nam się rozwiąże z tymi bramkami i liczę na to bardzo mocno, że to już będzie w piątek o 20:30 w sercu Łodzi. Powiem ci Bojan, że ten Hinokio, prawda, co do stali poszedł, on tak by do nas mógł tutaj troszkę polatać. No słuchaj, no szkoda, no tam ci go znali, to wiesz, to inaczej też jest inna sytuacja, ale nie, ja teraz chciałem się zapytać o co innego, bo też dopiero dzisiaj tak się uświadomiłem, jak przyleciałem do Polski, że nowy sponsor wszedł do Widzewa, tak? Spółka Skarbu Państwa. Nie, ale jeszcze nikt nie wszedł oficjalnie jeszcze. Aha, ale to ma wejść, tak? No to takie są plotki, tak prasa donosi. No to może coś będzie na rzeczy, no słuchajcie, no dodatkowe pieniądze. I to, a to ma być na jakiś rozwój klubu, czy to ma być na bieżące wydatki? Ale 3,5 bańki jakby wleciało? Słuchaj, no drogą nie chodzi, no pewnie. Na waciki by wystarczyło. No aczkolwiek może ta sytuacja klubu wynika z tego też, że tam wprowadziliśmy może jakiś mały plan oszczędnościowy w postaci oszczędzania na ośrodek, no pewnie tutaj gdzieś tam najbliższym czasie, mam nadzieję, to wiemy. Ale no, jeżeli taka sytuacja by się wydarzyła, że te 3,5 miliona trafiłoby to faktycznie do klubu i jest to po części prawda i gdzieś tam jest szansa na to, żeby to sfinalizować, to na pewno jak na polskie warunki 3,5 miliona to jest duży zastrzyk gotówki. Jeżeli byłoby to do zagospodarowania gdzieś tam procentowo troszkę na transfery, troszkę na wzmocnienie zespołu, troszkę na może ośrodek i inne kwestie ważne dla funkcjonowania klubu, to na pewno by to było bardzo im plus dla klubu i dla zespołu, i dla rozwoju, i dla przyszłego wyniku. No na razie to się poruszamy w kwestii plotek, panowie, no bo no dobra, jedyne co było to artykuł w Interi, bo tam chyba na 3 miliony. Chyba tu jesteśmy po to, żeby też komentować takie rzeczy, czy nie?
Tak, tak. I tam było na 3 miliony, nie 3,5. Tam w tym, to przynajmniej taki Interia donosi. Ja czytałem o 3,5. No ja o 3. Bo ty masz hiszpańską prasę, to tam inaczej, tam w euro piszą. No to tym bardziej. Plus jakby było w euro, to chyba lepiej, co? No dlatego ja nie mam nic przeciwko, dlatego o tym mówię, no. Że słuchaj, no. Jestem za. A druga sprawa, no jakbyśmy grali w europejskich tych pucharach, w tej lidze konferencji, gdzieś tam dalej dojść czy coś, to już samo przez się, no tam już są też inne pieniądze, nie? Za każdą rundę kwalifikacji. Dlatego ja też jestem zwolennikiem tego, żebyśmy my jako klub nie stawali na, że tak powiem, na jakimś tam podium utrzymania, tylko jeżeli liga daje nam taką możliwość i zespoły są słabe, no umówmy się, jeżeli Beniaminek wchodzi do ligi i jest jednym z wiodących zespołów, jeśli chodzi o kulturę gry, i biorąc pod uwagę to, co my mamy w składzie, jaką mamy ławkę rezerwowych i to, gdzie my jesteśmy i to, że nie schodzimy poniżej pewnego poziomu, to uważam, że ta liga po prostu aż nas zaprasza do tego, żeby powalczyć o te puchary i pokazać się z jak najlepszej strony, powalczyć o jakieś pieniążki, pokazać się, wypromować naszych zawodników przede wszystkim, bo jeżeli mielibyśmy sprzedawać, a pewnie będziemy sprzedawać zawodników gdzieś za granicę po tym sezonie, tak uważam, to tym bardziej fajnie by było to zakończyć jakimś fajnym wynikiem i sprzedawać tych zawodników z perspektywą, że zrobili puchar. Przepraszam, puchar, że możemy grać w kwalifikacjach i tak dalej, przejęzycznie. Dlatego uważam, że to będą same korzyści z takiej walki o bez znaczenia, jakie by to były puchary, ale żeby powalczyć, żeby się pokazać. A zawsze ta cena wtedy winduje do góry, zawsze ta cena gdzieś bierze pod uwagę to, co się wydarzyło w przeciągu całego sezonu, jak zawodnik się prowadził, czy miał duży wpływ na ten wynik końcowy. Dlatego ja uważam, że tutaj bez dwóch zdań powinniśmy cisnąć bardzo, bardzo, bardzo mocno, bo liga jest, no umówmy się, no mało, rzadko zdarza się tak, żeby Beniaminek wszedł na najwyższy szczebel rezerwowy i pokazywał się jako jeden z lepszych zespołów w lidze przez dużą część sezonu, także mam nadzieję, że to będzie trwało długo. Jeżeli tak jest, to trzeba po prostu ciągnąć za rogi i cisnąć, bo uważam, że jesteśmy w stanie tu powalczyć. Może nie o mistrzostwa, aczkolwiek wiara czyni cuda, ale na pewno o drugie, trzecie, czwarte miejsce bez dwóch zdań jesteśmy w stanie zaatakować. Ale następna rzecz, Patryk, zobacz, że tu nie trzeba było dużych zmian. Tu nie było wymiany pół składu, tu gramy tak. Tym samym składem, który w zeszłej rundzie na koniec, tak, można powiedzieć, nie może nie psim swędem, bo jednak te punkty sobie walczył, ale tak już było drżenie, czy w tym ostatnim meczu wygramy i se na spokojnie na tym drugim miejscu wejdziemy, nie? No były takie, wiesz, no jakby spojrzeć na to, co było, nie chcę się pomylić, ale załóżmy, że te 8 miesięcy temu, czy tam 7 miesięcy temu, to naprawdę nie była ziemia, jakby ktoś puścił widzę z ostatnich kolejek z pierwszej ligi, puścił z pierwszych kolejek w Ekstraklasie, to by powiedział, że to jest niewiarygodne i niemożliwe wręcz, żeby zespół zmienił tak swój charakter, ten sposób gry jest niby podobny, ale jednak jesteśmy dużo bardziej wybiegani, jesteśmy zespołem dużo bardziej, z dużo większą kulturą gry, potrafimy dużo lepiej utrzymywać się przy piłce, nie dziczejemy tak na boisku, nie dajemy się zdominować aż tak bardzo, jak działo się to często w pierwszej lidze przeciwko zespołom, które były, no umówmy się, no kadrowo nie ma czego porównywać z jakimkolwiek zespołem, którym byś go porównał z Ekstraklasy, nie ma co porównywać. Może nam ta liga nie leżała, może gdzieś ten mental zawodników się przestawił, nie wiem, ciężko mi to ocenić, bo to można by było z tego, można by tu jakąś pracę dyplomową napisać, co tu się wydarzyło na przestrzeni paru miesięcy poza dobrą pracą trenera, ale naprawdę no, zespół zrobił taki progres niesamowity, że po prostu no, mi by było szkoda, gdyby to gdzieś tam, gdyby nie powalczyć o coś więcej, bo uważam, że jeżeli tym składem potrafimy zrobić tak dobre wyniki i napsuć krwi tym największym, mam nadzieję, że z Legią zrobimy wynik, liczę na to bardzo, bo długo, długo, długo czekam na zwycięstwo z nimi, tym bardziej na wyjeździe to na pewno będzie lepiej smakować i mam nadzieję, że w końcu pokażemy się z dobrej strony i nie zje nas, że tak powiem, presja meczu, to jednak uważam, że trzeba walczyć, nasz widzewski charakter nas do tego wręcz zobowiązuje, żeby nie odpuszczać dobrych momentów i walczyć o najwyższe laury i tutaj myślę, że trener Niedźwiedź, mając troszkę większe zasoby finansowe i troszkę większe możliwości transferowe i tak dalej, co za tym idzie, wsparcie kadrowe do pierwszego zespołu, to czasami sobie myślę, co by się tu mogło dobrego wydarzyć, no bo skoro z tą jedenastką potrafi wykręcać dobre wyniki, no to aż tylko czekam na to, aż troszkę odkręcimy kurek i będziemy w stanie zainwestować troszkę więcej niż do tej pory. Ja tu, Patryk, przepraszam, że
przepraszam, że przerywam, ale tutaj wiadomość z ostatniej chwili. Mateusz Drusz na Twitterze poinformował, że w tym momencie nie będzie żadnych transferów, ponieważ priorytetem na najbliższy chyba sezon, rok jest ośrodek treningowy i wszystkie finanse, jakie będzie Widzew miał ponad, będzie przekazywał na ośrodek treningowy. No to przegięłeś teraz. Nie wiem, kto to mówił, ale przegięłeś. To napisał Mateusz Drusz. Nie, teraz pół żartem, pół serio, ale tak... No słuchaj, no nie no, no kadra jest na to, żeby się utrzymać. No to jeżeli idziemy na utrzymanie, to kadra jest typowo na utrzymanie, tak na lajcie. A jeszcze jest potencjał w nich. Ja widzę w nich potencjał, że można, tak jak sam mówiłeś przed chwilą, że jest potencjał, żeby walczyć tą pierwszą czwórkę. Może nie pierwszą czwórkę, ale tą czwórkę można walczyć, to czwarte miejsce, nie? Ale i tak chciałem się was zapytać, według was właśnie z tej pierwszej ligi, kto jest dla was największym wygranym? Bo... Ja może najpierw powiem. Dzisiaj w drugiej połowie szedł Stępiński. I bez niego ta gra dla mnie wyglądała o połowę gorzej. Tak, zawodniku, tak. Dla mnie największym wygranym tej pierwszoligowego Widzewa i tego Widzewa jest Stępiński. Wiesz co, ja tylko się odniosę, że Patryk Stępiński to powinien mi tutaj trenera Niedźwiedzia po nogach całować, wydaje mi się, bo był taki moment, że był już chyba przez większość kibiców Patryk skreślony i nagle trener Niedźwiedź znalazł mu pozycję i odmienił zawodnika kompletnie, bym powiedział, że też inny człowiek, tak jak nasz zespół się zmienił na przestrzeni sezonu, tak Patryk też na pewno bardzo dużo zyskał dzięki temu, że trener mu zaufał i znalazł dla niego miejsce, gdzie odnajduje się bardzo dobrze. A jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o takiego zawodnika, którego miałbym wytypować jako... Mówimy o przestrzeni, czyli pierwsza liga i ekstraklasa, tak? Gdzie zyskał najwięcej. Tak, od momentu, gdy przyszedł Janusz Niedźwiedź, nie? Który jest zawodnik, bo bez mała cała drużyna została ta sama. No, obrona została zmieniona, no bo nie można tego... Kurczę, wiesz co? Nie można co, tego... myślę, że Dominik Kun tutaj też bym go postawił na równi, że to jest też zawodnik, którego wyrzucaliśmy z zespołu i też z niego trener Niedźwiedź zrobił zawodnika, który w pewnych momentach jest nie do zastąpienia i nasz zespół wygląda na dużo bardziej wybiegany, bardziej dynamiczny z Dominikiem na boisku. To no nie chcę powielać tutaj kwestii z Patrykiem, bo już powiedziałeś Patryk, więc ja będę oryginalny i powiem Dominik Kun, że on też bardzo dużo zyskał dzięki temu, że trener Niedźwiedź pojawił się na Widzewie i też wykorzystał jego umiejętności piłkarskie, myślę, że w 100%, bo też ma rwane granie, też te decyzje często, sytuacje tworzą się dla Dominika bardzo, bardzo prosto wiele razy, natomiast ta gorąca głowa często decyduje o tym, że brakuje dokładności, ale jakbym miał powiedzieć, to chyba właśnie Dominik. No to czyli dwóch zawodników, którzy mają zmienione pozycje. Na razie. No tak, czyli gdzieś to oko trenera chyba wydaje się, że jest całkiem niezłe. Pewnie by się znalazło paru zawodników jeszcze, jakby tak dobrze przejrzeć tą kadrę. Nie wiem, może Sławek będzie pamiętał, albo Budyń. Ja pierwsze, co mi przychodzi do głowy, takie duże przemiany, no to właśnie Dominik na pewno, gdzie pamiętam, że wszyscy już go mieli dosyć w klubie i nikt go nie chciał na boisku. I Patryk Stępiński, który przychodził jako boczny obrońca, skończył jako środkowy. No to myślę, że to są takie odmiany bardzo, bardzo, wręcz bym powiedział, kolosalne, które rzadko się zdarzają. Znaczy ja generalnie myślę, że trener Niedźwiedź Patrykowi uratował karierę, bo on już nie wyglądał dobrze na tej obronie, tym bardziej no, bocznej obronie, a my zaczęliśmy grać trójką i tutaj on wystrzelił fenomenalnie, także Patryk Stępiński to jest inny piłkarz zupełnie za trenera Niedźwiedzia. On mu dał nową karierę, tak naprawdę mu stworzył, dał mu jakąś drugą młodość i absolutnie to jest numer jeden według mnie. Można też powiedzieć, że Martin Kreis-Ligler, który w pierwszej lidze, delikatnie mówiąc, nie wyglądał rewelacyjnie. Ale Martina też na pewno ściągał trener Niedźwiedź. No tak. No tak, i tak. Nie wyglądał rewelacyjnie w pierwszej lidze, a w Ekstraklasie też metamorfoza duża. Chociaż nie zaczął tej wiosny może jakoś super udanie, ale już dzisiaj... Oprócz tego jednego błędu już wyglądał solidnie, mam wrażenie. I powoli mam, taki liczę na to, że wraca na swoje tory z jesieni. No tak szczerze mówiąc, to
Najbardziej uderzałem te dwie zmiany zawodników, jeśli chodzi o Dominika i Patryka, z tego względu, że w ogóle to nie były wybory trenera, prawda? On już przychodził, kiedy zawodnicy byli w klubie. To tym bardziej pokazuje, że gdzieś tam w pewnym stopniu trener ma oko. Aczkolwiek... No tak, ale zobacz, że ten Dominik gdzieś się pałętał na skrzydle, tak, na boku, a trener nie wiesz, jednak przesunął go do środka, no i to był strzał w dziesiątkę. Tak naprawdę, jakbyś miał sobie spojrzeć na Dominika, to byś powiedział typowy wahadłowy, prawda, albo skrzydłowy, który lata, ma żelazne płuca, jest nie do zabiegania i tak dalej, prawda, no to jest taka pierwsza myśl, która ci przychodzi, że jest to typowy zawodnik do tego, żeby na skrzydle po prostu się nie zatrzymywać, a tu proszę, na wahadle nigdy nie był genialny, prawda, ja nie pamiętam, żeby Dominik w jakimś meczu na wahadle jakoś świetnie zaskoczył i pokazał, że to jest jego pozycja i jest nie do ruszenia, a na środku pola no jest to zawodnik, który na pewno robi dużą zmianę w sposobie gry i wygląda na takiego, który jest w pewnych elementach gry nie do zastąpienia. Nie chcę wychodzić za speca, ale jak swego czasu jeszcze nawet teraz zadzwonię do Radia Widzew, to tam już wcześniej mówiłem, nawet do Rajana, że Kun w ogóle fajnie wyglądał w akcjach kombinacyjnych. On z tego skrzydła, nawet jak zbiegał na tych wahadlach, gdzie wyglądał słabo, to on bardzo fajnie wyglądał, jak do niego się krótką piłkę grało i on od razu odgrywał. On bardzo fajnie wtedy wyglądał. Ale tak ogólnie to nawet komentatorzy mówili w Canal Plus, że no tak, w większości meczach, co on grał, to on był skrzydłowym i sami mówili, że oni sami potwierdzali, że to jest objawienie nawet teraz ekstraklasy, ta pozycja, gdzie on gra. Słuchajcie, czy jeśli chodzi o mecz z Lechią, bo tu myślę, że tych zawodników to już sobie omówiliśmy, czy według was taki kluczowy moment, może inaczej, kluczowy moment meczu, który zdecydował o tym, że my tego meczu nie wygraliśmy, oczywiście ostatnia sytuacja, która była dla Bartka, w mojej ocenie to było takie 90% sam na sam, można powiedzieć. No miał tutaj obrońcę, natomiast jeżeli ucinamy ten moment i ten moment wymazujemy z meczu, to myślę, że te pierwsze 15 minut zdecydowało o tym, że my tego meczu nie wygraliśmy, bo naprawdę tam powinno być już dawno 2-0 przynajmniej i byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym, wręcz weszliśmy w ten mecz, jakbyśmy zagrali u siebie. W sumie nic dziwnego, bo przyjechało nas tak bardzo dużo, że miałem wrażenie, że gramy u siebie, i to nie jest pierwszy raz i pewnie nie ostatni w tym sezonie. Także dla mnie to był taki kluczowy moment, że mamy bardzo dobre wejście w mecz, a nie zawsze takowy mamy. I po prostu nie zostawiamy podpisu w postaci bramki. Myślę, że to zaważyło o tym, że gdzieś tam powoli gasnęliśmy i w tej drugiej połowie byliśmy ciut słabsi niż w pierwszej. Znaczy ja generalnie mam takie przeświadczenie, że ten mecz to był typowo do jednej bramki, tak? Kto strzeliłby bramkę, ten by ten mecz wygrał. A ja mam z tyłu głowy coś takiego, że no wręcz jestem przekonany, że gdybyśmy strzelili tą bramkę w tych pierwszych 15-20 minutach, gdzie mieliśmy takie zdecydowaną dominację, mieliśmy chociażby tę sytuację Matą Milosa, to wtedy Lechia musiałaby się otworzyć, a to była tylko woda na nasz młyn i jestem przekonany, że to mogłoby się skończyć nawet wyżej niż skromne 1-0. Czy się zgadzasz, że te 15 minut zaważyło, że nie strzeliliśmy i nie wygraliśmy? No tak, jak zwykle niechętnie się z tobą zgadzam, ale zgadzam. No, co ci mam powiedzieć, to wiesz. To panowie, no nie ja wiem. Ja też skromnie powiem, że się zgadzam z zdaniem Zizu. Spotykacie się razem, czy o co chodzi teraz tutaj? No. Nie, ja wam powiem tak. Sytuację, jak mówisz, Bartka, tą ostatnią Bartka wykreślamy, to ja tak. Dwie Milosa, jedną strzelał z główki po dośrodkowaniu, gdzie nie wiem, dlaczego on w ogóle ją strzelał z główki. Mógł tam też na pół woleja chyba pójść. On strzelił ją tak, nie wiem, nawet nie był strzał, on chciał zgrywać chyba tą. Ja to chyba przeoczyłem tą sytuację Milosa, nawet nie wiem. Tak, chciał zgrać do środka. No właśnie, to też nie wiem dlaczego tak to postąpił. Druga rzecz, drugie też takie dośrodkowanie, gdzie uderzał z wolejem, gdzie w ogóle nie trafił w bramkę, co też o tym mówiłem. A słupek Lekniowskiego, prawda? Przepraszam, Bojan. Proszę? Słupek Lekniowskiego był, prawda? Słupek, tam nie było słupka, tam był strzał z dystansu Lekniowskiego. Nie, ja mówię w polu karnym. To Lekniowski strzelał, na pewno był, tak wydaje mi się, że był słupek. Ale to nie był słupek, tylko to była reklama, która stała po bramki. A no to takie to właśnie też to, no to też taki pół... Tak, bo tam się wszystko zaczęło krząść od razu, cała bramka, bo ta reklama wpadła do środka. No to właśnie ten półwolej,
No i następna sytuacja też w polu karnym, bo to wszystkie cztery sytuacje były w polu karnym, gdzieś na 15 metrze, 14. Co Ciganik tak dośrodkował, to jest takiego, taka ładna piłka, która raz odskozłowała i drugim razem przed Pawłowskim. No, nie no, to była setka. No. To była setka i on powinien to strzelić, nie? To te cztery, dla mnie to powinno być cztery bramki. Pozwólcie panowie, tutaj może sprowokuję jedną sytuację, bo ja zmutuję mikrofon, proszę cię, bo jest przegłos, bo widzę, że tutaj nam się trener Krzysztof Mordak, może panie trenerze, jakaś szybka analiza dla kibiców na gorąco, jakby pan mógł i chciał nam przedstawić ze strony sztabu szkoleniowego, jak to wyglądało, bo pan tutaj jest specem od analiz i jesteśmy ciekawi. Jak z pana z perspektywy by to wyglądało? Jeżeli można, to proszę zabrać głos. Tak pół żartem, pół serio, to tutaj jest tylu fachowców, że może pan Krzysztof by przyszedł do nas po prostu po jakieś analizy. bo tutaj co głos, to każdy wyznacza nowe standardy, oczywiście w formie żartu, ale zapraszamy jak najbardziej. Poproszę poprosić o głos i udzielimy tego głosu, a nawet ja zaproszę. Może będzie łatwiej i na zachętę. No ale tak trzeba sobie powiedzieć, że ten mecz to faktycznie, no, biorąc pod uwagę tę sytuację, Lechia chyba miała tylko tą jedną poprzeczkę, główka z Wolińskiego, z tego co pamiętam, w rękawice Rawasa i nie wiem, czy przypominam sobie coś jeszcze bardziej takiego, co mogłoby wpłynąć na wynik, chyba nie było. Wiesz co, Patryk? Jeszcze był ten rzut wolny i ja podejrzewam, że według mnie to była najgroźniejsza sytuacja, bo tam wystarczyło, wydaje mi się, delikatnie mocniej i nie zdążyłby Rawas obronić. I tak ledwo zbił do boku. Tam w pierwszej połowie to było. Tak, bo to był kozioł przed samym Heniem. Ona skozłowała. Tak, tak. Tak, nie wiem, czy na rzut rożny. No do boku na pewno zbił. Ale no wybronił ledwo. Podejrzewam, że delikatnie mocniejszy strzał albo troszeczkę wyżej by nie obronił. Ja myślę, że Heniu to widział i na spokojnie, tym bardziej, że później odbył dla nas. Nie wiem dlaczego, ale był dla nas. Pan Krzysztof chyba zbiera myśli, żeby do nas dołączyć, oby się udało. Słuchajcie, no to myślę, że ten mecz, jeżeli będzie opcja, żeby tutaj ktoś ze sztabu się wypowiedział, to sobie jeszcze to omówimy. Prezes Drusz już powiedział, że transferów nie będzie, wszystko idzie w ośrodek. To jest taki news sprzed paru minut, więc albo prezes nas słucha, albo takie złożenie czasowe się wydarzyło, że... Może nie tak kategorycznie, ja mogę zacytować. Prezes napisał, że do wszystkich, którzy domagają się transferów, mój mały komentarz, ośrodek priorytetem. Drużyna nie trenowała przed tym meczem na boisku naturalnym. Mamy już 3 kontuzje przeciążeniowe. Domyślam się, że chodzi o to, że trenujemy na sztucznej murawie cały czas. Ośrodek priorytetem, a teraz trzeba kciuki mocno trzymać za poprawę pogody. Pewno chodzi o wejście na naturalne boisko jak najszybciej, bo jednak no też trzeba powiedzieć, że kto kiedykolwiek grał w piłkę i miał okazję biegać po sztucznym boisku, no to jest niebo i ziemia, to jest przepaść. Grać na murawie naturalnej, a grać na sztucznej, to jest kolosalna różnica, szczególnie na tych nowych murawach sztucznych, taka jak z Wiśniowej Górze, gdzie ona jest równa jak stół, piłka chodzi szybko po niej, równiutko, wiecie jak to jest, na naturalnych murawach gdzieś jakiś krecik, górka, dołek, piłka skacze, no i dla mięśni, no trzeba powiedzieć, że dla mięśni to jest zabójstwo, sztuczne boisko i też jest, trzeba powiedzieć, karkołomne to takie przechodzenie z boiska sztucznego na murawę naturalną, tak, w tym tygodniu faktycznie nie, my trenowaliśmy tylko na sztucznym boisku i pierwszy kontakt z naturalną murawą mieliśmy w Gdańsku, no a to jest jednak problem, też w mojej ocenie, myślę. No na pewno boisko sztuczne to nie jest dobry wybór, tym bardziej w taką pogodę, sam coś o tym wiem, bo sam nabawiłem się ciężkich kontuzji na takim boisku, więc nie polecam z własnego doświadczenia, nic dobrego z tego na dłuższą metę wydarzyć się nie może, raczej same minusy, poza tym, że można pograć w piłkę, przepraszam. Ja rozumiem oczywiście to, że ten ośrodek jest priorytetem, no bo jeżeli nie mamy jako zespół, który gra w najwyższej lidze rozgrywkowej w Polsce,
nie ma swojego środka, nie ma za bardzo gdzie trenować i gdzieś tam się tułamy z miejsca A do miejsca B i tak dalej, i tak dalej. To jak najbardziej uważam, że jest to trafna decyzja, aczkolwiek liczę dalej, że może coś tam się jeszcze wydarzy, jakaś okazja last minute, może gdzieś tam zaświeci serduszko, może w byłym zawodniku Widzewa, może kimś z okolic pokroju Bartka Pawłowskiego, który na pewno tutaj Widzew leży mu blisko sercu i serca, przepraszam, i na pewno paru takich zawodników by się znalazło, więc może jednak liczę na to, że jeszcze coś tam się wydarzy, ale to jest oczywiście tylko moje życzenie. Jak najbardziej też chciałbym, żeby Widzew jako zespół, klub się rozwijał i nie tylko sportowo, ale też infrastrukturalnie, żebyśmy szli po prostu troszkę bliżej Europy, a nie grali na pastwiskach i trenowali na pastwiskach. Także popieram to, ale jednocześnie liczę na to, że jednak jakaś niespodzianka się pojawi, ale być może prezes Drusz nas słuchał, bo to się tak złożyło troszkę czasowo na ten moment, kiedy rozmawialiśmy o transferach i po chwili prezes napisał tą wiadomość, więc jeżeli tak, to pozdrawiamy prezesa, a jeżeli nie, to pewnie może odsłucha. I zapraszamy oczywiście serdecznie do Widzew Red Room, chętnie sobie porozmawiamy o starcie. Panowie, na pewno to jest z urzędu miasta Łodzi mu przekazał. Okej. Dobra, słuchajcie, może jeszcze ktoś chce zabrać głos, bo tutaj ostatnie minuty jesteśmy z wami, niedługo już będziemy kończyć, bo już godzina dosyć późna, północ się zbliża, to jeżeli ktoś chcecie jeszcze się wypowiedzieć na temat dzisiejszego meczu z Lechem Gdańsk, to zapraszamy serdecznie, proście o głos. Chętnie posłuchamy, jak wy to widzieliście, wasze spostrzeżenia na ten mecz. Widzę, że trener Krzysztof chyba nie da się jednak przekonać, może jedzie już z drużyną autokarem i nie byłoby elegancko wypowiadać się przy trenerze Niedźwiedziu. Może prezesa namówimy na zmianę z Jawińskiego na Zwolińskiego. Myślisz, że to by było lekarstwo na szpulnie skuteczności? No ja myślę, że to by był taki dosyć fajny kawałek gościa, bo no, przejawia mimo tego, co oni tam mieli, to próbował. No, myślę, że to fajny gość jest na przyszłość. Wiecie co, ja nawet nie wiem, w jakim wieku jest Zwoliński, szczerze mówiąc. Jeżeli ktoś może pomóc, to Koło 30 już też ma. No to tak wiesz. To taki ostatni gwizdek, nie? Aczkolwiek teraz ta amplituda wiekowa zawodników pozwalająca na grę na dobrym poziomie się jednak wydłuża w przeciwieństwie do tego, co było kiedyś. Kiedyś 30-letni zawodnik był już raczej u skraju kariery, a teraz bardzo często wręcz można powiedzieć, że kwitnie. Chociażby przykład takich zawodników jak Robert, a aczkolwiek tutaj wiadomo, że... Sprawdziłem 24 lutego kończy 30 lat. No, czyli niedługo urodziny, to taki prezent w postaci transferu do Widzewa, nie głupi. Myślę, że tak. Natomiast już tak realnie pewnie, bo pewnie to... Dobra, Budyń, szykuj tam ten worek z pieniędzmi i podjeżdżamy. No, kurde, kochany, już położyłem do samochodu, tylko gdzie to trzeba zawieźć, no. No, wiesz co, najpierw pewnie trzeba złapać autokar z prezesem gdzieś w stronę Łodzi, jak chłopaki wracają z Gdańska i potem pewnie z powrotem do Gdańska. No, no ale to trzeba jeszcze zjawę zawieźć, nie? No to zjawa to już myślę, że pojedzie sam. No chyba, że został, nie? W każdym razie, słuchajcie, jeżeli chodzi o następny Red Room, myślę, że jeśli chodzi o tematykę meczu z Lechią Gdańsk, powiedzieliśmy sobie wszystko. Niestety ten mecz zremisowaliśmy, w mojej ocenie był to mecz wygrany. Na pewno do wygrania. Natomiast przyszły Red Room w przyszłym tygodniu prawdopodobnie, nie będę jeszcze mówił z kim, ale na pewno najprawdopodobniej pojawi się piłkarz pierwszego zespołu, raczej z tych wiodących. Mam nadzieję, że się uda. Kiedy to będzie, tego jeszcze nie powiem, bo nie wiem. Natomiast jak będę wiedział, od razu pojawi się informacja na Red Roomie. Będziecie o tym poinformowani pierwsi. Zobaczymy. Pojechałeś naczelnikiem Mieczysławem, wiem, ale nie powiem. Dokładnie. Zreś tam co dali. W każdym razie, no, mam nadzieję, że się uda. Są dwie opcje, obie są ciekawe. Jeżeli jedna wypali teraz, to druga będzie przed Legią. Chociaż na Legię myślę, że fajnie byłoby zrobić dwa pokoje, bo i przed Legią
pogrzalibyśmy troszkę temat, bo jednak długo nie wygraliśmy z tymi paniami. Natomiast jeśli chodzi o po meczu, no to jeżeli byłyby dobre nastroje, to nie widzę innej możliwości niż zrobić Red Room po meczu z Legią, a Śląskiem to mnie jakoś mocno o Śląski grzeje, dlatego ten Red Room będzie zrobiony na pewno z zawodnikiem pierwszego zespołu i mam nadzieję, że to się uda. Dzień to myślę, że do dogadania. Ze Śląskiem gramy też w piątek, tak? Jeżeli się nie mylę. Tak, piątek 20:30. Kolejny piątek. No to myślę, że na pewno w tygodniu będzie trzeba zrobić pokój. I to raczej w pierwszych trzech dniach. Będziemy to dogrywać teraz weekend, mam nadzieję. I oby się udało, trzymajcie kciuki. Także myślę, że ostatnie 5 minut, jeżeli ktoś chce coś mądrego powiedzieć albo i głupiego, to jest ten czas odpowiedni na to. I to tyle. No co, na zakończenie z mojej strony przyjdzie zaraz czas na dosłownie, myślę, że 8 minutek. Także jeżeli ktoś nie zabierał głosu i chce coś powiedzieć, to dawajcie. Może coś niezwiązanego z Widzewem, możemy porozmawiać chociażby o ligach zagranicznych. Także zapraszam. Ode mnie dobranoc. Dobranoc, Łukasz, trzymaj się. Nie, no myślę, że już nie będziemy tutaj dłużej przedłużać. Wszystko zostało powiedziane. Możemy Was na koniec prosić tylko o udostępnianie pokoju naszego profilu tutaj Red Roomowego. Może tylko zapytam, chłopaki, kto pomazał kurne nasze kochane bloki tam pod stadionem? Coś wiecie? Źli ludzie. Źli ludzie, tylko pytanie, bo to kurna zielona farba była, także no, żebyśmy ich tam nie za bardzo zbili, kurna, w okolicy, nie? Wiesz, hipotezy krążą różne, wiesz. Na pewno mali ludzie, tak? Bo to są rozkminimy. Na pewno mural Włodka Smolarka, legendy polskiej piłki, który tyle zrobił dla reprezentacji Polski, profanować, to trzeba być małym człowiekiem po prostu i tak to zakończmy. Takie genua po prostu, najmniejsze, co mogę powiedzieć. Tak. To nie były grafy kibicowskie, rozumiem, że ktoś przestrzela grafy kibicowskie. Dokładnie. Jak najbardziej dokładnie. W świadku kibicowskim jest to normalne, natomiast mural legendy reprezentacji Polski, no to jest dla mnie no brak słów. No nie, w świecie ludzi kulturalnych nie ma dostatecznych obelżywych słów, żeby to nazwać, tak? Jak mawiał klasyk i na tym zakończył. Bardzo ale mi wąski zaimponił w tej chwili tą przemową. Dobra, słuchajcie, to był Red Room 33 po meczu Lechia Gdańsk Widzewów 0-0. Niestety mamy niedosyt, ale liczymy, że już w piątek najbliższy o godzinie 20:30 w sercu Łodzi przy Aleja Józefa Piłsudskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego 138, worek z bramkami widzewskimi się rozwiąże i będziemy wszyscy się wspólnie cieszyć. I na to liczę. Pozdrawiam. Trzymajcie się dobrej nocy.